Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Pokémon Emerald Nuzlocke. No i moi drodzy, jest to kolejny odcinek nagrywany zaraz po poprzednim, bo chcieliście tej serii, więc mam teraz chwilę czasu, to nagrywam dwa odcinki naraz, żebyście mieli po kolei. Jesteśmy w tej podwodnej jaskini, gdzie tutaj coś kombinuje zespół Aqua. Foxy zostały te same, tak jak obiecałem. No nie zmieniałem po prostu, bo nie chciałem się wracać. Chciałem nagrać to od razu, żebyście mieli. A te póki dawno się niektóre nie pojawiały, więc macie możliwość ich zobaczenia. I zostawcie na początek łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i jedziemy dalej. Oho, widzę, że nie będzie za ciekawie. Czy ktoś ma siłę? Nie. A czy ktoś ma upaść skał? Nie, czyli znowu będę sobie musiał zniszczyć moveset. Ale może Leszek, bo on nie ma tam dużo ciekawych ataków. No to tak, Leszkowi możemy dać to. I siłę możemy dać. Leszek też ją przyjmie, dobra. Leszek akurat nie ma za ciekawych ataków. Tak naprawdę za ten ryk. Dobra, no to mamy sprawę z głowy. Chcieliście tej serii, więc ją nagrywam dla was, bo... Mamy Zubata jak coś. Ale może by się przydało kogoś złapać ogólnie. No mamy Zubata, to nie możemy mieć Golbata. Ale czy kogoś tu mogę jeszcze? Innego? Najwidoczniej nie mogę. Widocznie nie mogę. Shiny! Ludzie, Zubat Shiny! Łapiemy od razu Zubata Shiny. Co tutaj się stało w ogóle? Na 35 poziomie. Jejku! Czekajcie, muszę to zapisać w ten sposób, bo ja nie chcę go stracić. Uśpij go. Ludzie, co tu się wydarzyło w ogóle? Zubat Shiny! Jejku! Wow! Co tu się stało? Sorry. Mówiłem na początku, że jeśli jest shiny, zasady żadne nie obowiązują. Ultra Ball. Jest! Złapał się! Złapał się! Tak. Jejku, jak go teraz nazwać? Wiecie co? Mam takiego top donatora, który wbił niedawno topki. Jest to Kubeczek. Ludzie, to jest shiny! Pierwszy raz w życiu na nagraniu złapałem shiny! Co tu się w ogóle odstało? Kubeczek, gratuluję! I chyba... Czy... Boże, nie wiem jak, co pisać. Kubeczek... Nie wiem w ogóle, co tu się stało. Badger w boksie, ale kurczę, no nie, no... Kurczę, mamy shiny, ludzie! No to dobra, mogę już spokojnie włączyć max odganiacze. To było shiny. To były Pokémony shiny. Ja pierniczę, napiszcie ludzie, co sądzicie o tym poksie. Czy się cieszycie tak samo jak ja, czy mnie znienawidzicie za to, ale shiny to shiny. W ogóle nie wiedziałem, że Zubat Shiny to jest zielony. Dobra, a takie szybkie pytanko na dzisiaj. O, zaraz, może tam pójdziemy najpierw, bo nie wiem, tam jakieś... Tutaj zaś jest jakieś wyjście. Ale ja się chyba muszę po prostu piąć w górę cały czas. Absorpcja. Absorpcją! Taką słabą. Jakiego typu... Dobra, to idę tam najpierw. Najwyżej będziemy zwiedzać jeszcze raz. Jakiego typu liderem chcielibyście być? Ognisty? Kamienny? Wodny? Czekajcie... To nie można tak. A tu co jest? To jakieś prądy? Co tutaj jest w ogóle? O co tu chodzi? Aha, okej. Dobra, tu jest jakaś podwodna jaskinia.
czemu mnie wyrzuciło? Jeszcze raz. Zaraz. Coś mi się nie podoba. Co tu się stało? Czemu mnie wyrzuciło? Głupota, brednia jakaś. Dobra, no to idźmy jeszcze raz tu. Dobra. Dobra. Bo coś mi się tu nie podoba, okej. Tu jest w ogóle co innego. Aha, dobra. Czyli muszę przepłynąć tu. Czyli tu nie. Aha, ja uwielbiam te prądy morskie, bo to jest taka głupota. No dobra, daj tak. Dobra. Tu jest jakieś przejście magiczne. Co tu się w ogóle wydarzyło? Tu, co tu jest? Czekaj, tu się da przejść normalnie? Aha, tu jest to przejście. No dobra, okej. Kumam. Po cholery te kamienie. Nie wiem, gdzie idę. Nie mam pojęcia, co ja robię tutaj. No ale zobaczymy. Są granci? Nie, no Shelly. Oczywiście, że jest Shelly. Płatkotaniec i... stratowanie. Mighty je należy. Dobra, Sharpedo też leży. I stratowanie w ciebie. Wow, się uwzięli na Krzysztolfa. Dobra, Mighty Jena jeszcze nie leży. No, stratowanie. Nie, nie wierzę. Po prostu... Zaraz. Krzysztof, dlaczego uderzyłeś w Golbata? Nie, cię zmienimy, Krzysztof, na Judiego, żebyś nie padł. I ty użyj stratowania, przyjacielu. Tylko się nie walnij. No i nic się nie stało. Żegnam, przyjacielu. Przyjaciele. Ale jako, że tutaj są granci teamu Aqua... Kurde, nie wiem, nie mam pojęcia, co robię. W ogóle rozwalił ten Zubat na początku. Kurczę, ludzie, 12.05 i złapałem shiny serii, no szok. A tu o co chodzi? Zaraz, chyba muszę to zrobić tak. Tak. Nie, chyba coś skiełbasiłem. Tak. Nie, nawet nie. Podwodna jaskinia. Wstrząs czy earthquake? Dobra. No i idę se wstrząs. Aha. Archie, stój. Spójrz, zobacz, jak cudownie wygląda śpiący starożytny pokon Kyogre. Długo czekałem na ten dzień. Zaskakuje mnie, że przywijał do mnie tutaj. Już po wszystkim. Jeszcze z nim walczę? Wow, za dużo emocji jak na dzisiejszy dzień, bo nagrywam te odcinki naraz i po prostu, no dla mnie to jest szok. Płatkotańc, zuchwałość, no nie wierzę, dlaczego? Szarża. Super, leży. Krobat, o nie. Skrzydła tak, nie, Krzysztof, nie! Dobra. Ty masz, Krzysztof, farta w dzisiejszym tym odcinku, że to jest masakra. Lodowy promień, przyjacielu. Światło obłęd. Judy, traf. Kurczę, jeszcze. Judy, traf nie siebie, przyjacielu. Balonowa niech wejdzie. Dobra. Promień lodu. No nie wierzę, proszę. Traf. Wystarczyło. Sharpedo. Dobra, niech wejdzie Lazar. Hałas? Jejku, z tym swagerem to oni naprawdę przeginają, ale udało się.
Wow! Naprawdę, mocno. Ale mam coś za Andrzu, tę czerwoną kulę, Kajo. Trzeba nagle świecić. Masakra. Wydaje się taki mały, a to on jest ogromny, to jest taki wielki lewiatan. Co? Nic nie zrobiłem, dlaczego czerwona, kąt poszedł, Kajo? Znam wiadomość od moich ludzi. Tak, o co chodzi? Ulewa. Masakra, czyli dobrze poszedłem. Ojejku. A oni czegoś nie pomylili? O! Coś ty w końcu obudziłeś, Kajogra. Coś jest naszym światem. Że zielona i czerwona nie powinna za Graudona, a niebieska za Kajogra? Kajog, powinien go kontrolować. Nie mamy czasu na sprzeczki. Wyjdź i zobacz, co się stało. Szybko też musisz tam się wydostać. A dlaczego ja już się wydostałem? Z tego co już... Jarczego spada na mnie, Jarczego. Niewiarygodna. Teraz chyba Steven przyleci, nie? Tak. To skończy okropną ulewę Hoenn. Wichura w Sotopolis. Co się dzieje? Gdy się dowiemy, musimy dotrzeć do Sotopolis, okej. Okay. No to leć. Ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. Czekajcie, ja zanurkuję tu może. Gdzie jestem? Światło dociera aż tutaj. Czy chciałbyś użyć nurkowania? Tak. Nie wiem, gdzie jestem. Nie. Czekajcie, czy to jest ta jaskinia, gdzie oni byli? Czy to jest Sotopolis? Nie, to jest podwodna jaskinia cały czas. Ta podwodna jaskinia słynna, która tu była. Dobra, czyli muszę się pewnie udać w tamtą stronę. Tamtą stronę, przepraszam. Co tu się w ogóle oddziało, to odbębniło, nie mam pojęcia. Samorodek, ten bardzo dynamiczny, ekspresyjny odcinek, muszę wam powiedzieć. Dobra, i chyba muszę udać się tutaj na górę i będziemy w Sotopolis. Chyba, że tam się jakąś inną jaskinią trzeba dostać. Aha, tu już tak. No dobra, zobaczymy. O, słyszę, że moi sąsiedzi zaczynają napierniczać wiertarką o godzinie 12. Naprawdę chyba nie ma kto coś robić ze swoim życiem, no ale cóż, nic nie zrobimy. Więc jeśli to słyszycie, naprawdę bardzo mocno was przepraszam, moi drodzy. Aha, to jest tu? Trochę pobłądziłem, dobra, never mind. I tutaj wyszedłem, dobra. No teraz będzie trzeba... Naprawdę. Gdzieś się udać, ale gdzie? Czekajcie. Jak ja mam się udać do tego Sotopolis? Dajmy Pokenav. Mapę Hoenn. Sotopolis jest gdzieś tu, więc ja jestem za daleko. Torba. Max odganiacz. Kurczę, no nie mam pojęcia. A jeszcze tutaj super, będą mnie walki czekały, a ja chyba jestem nieuleczony. Dokładnie. I wejdzie Lazar, bo jest wyekspiony, będzie takim moim... Chociaż to jest 26 poziom. Moim zasobem. Zaraz się potionami wyleczę. O, a pytanko na dzisiaj, bo go w ogóle nie poruszyłem. Jakim chcielibyście zostać liderem? Jakiego typu? No ja najbardziej to bym chyba chciał zostać liderem takim mieszanym, jak był Blue. A jeśli miałbym wybrać typ jeden jedyny, no to chyba byłby to albo mroczny, bo nie było jeszcze mrocznej sali tak naprawdę, chyba w Pokemonach. Albo mroczny, albo... Weźmy, użyjmy Flya.
polećmy tu do Mobs Deep i zobaczmy. Tutaj popłyńmy. Bo tu jest jaskinia, ale mi się wydaje, że jeszcze gdzieś powinna być jedna jaskinia. Chyba tu gdzieś. Nie. Tu jest to. Nie chcę. Odgręcz przestał działać. No dobra. Albo mrocznym, albo mieszanym. Ewentualnie nie wiem, nie mam jednego typu. Na pewno nie fery. Aha. Czyli tutaj nic nie ma. Tu jest pewnie cały czas ten. To dno morza, gdzie był Team Aqua i Team Magma. Czyli tu też nie, tak? Bo tutaj to jest to. Tak, tutaj to nie jest ta jaskinia. Ale z tego co widzę, tam są jeszcze jakieś jaskinie. Czyli gdzieś tu może. Oj, ktoś mnie złapał. Będzie trochę błądzenie, ale mamy jeszcze kilka minut materiału. Naprawdę, za dynamicznie się tutaj dzieje. No ale absorpcja powinna wystarczyć. Mimej, serio. Czy jednak nie wystarczyło? Zmniejszenie tak zwane, oczywiście. Dobra, dzięki, że się zapisałeś do Pokenawa. Czekajcie, Max odgania, że weźmiemy dalej. Żeby to nie trwało za długo. Aha, tutaj nic nie ma. Pokenaw. Nie, to ja już w ogóle gdzieś jestem. Evergrande City, to już przed ligą jestem. No to nie, to na pewno nie tu. Nie wiem, czy to jest znowu to miejsce. Nie. To jest ta jaskinia? To jest cały czas ta podwodna jaskinia. Nie, to nie tu. Kurde. To nie jest ta jaskinia. Zaraz. To musi być ta jaskinia. Nie wiem, gdzieś na lewo bardziej. Z tego wychodzi. Dobra, zawalczymy z tobą. Wiecie co, jeśli tego nie znajdę, to dajcie mi znać, gdzie to ma być w ogóle, bo kurde. Nie mam pojęcia, co robię. Znowu kolejny odcinek z rzędu. Albo gdzieś między nagraniem sobie sprawdzę, gdzie to jest. Dobra, użyjemy lotu. Powinno wystarczyć. Chociaż nie, teraz się wzmocni. O Jezu. A lodowym promieniem nie będzie szybciej? Też nie. Dobra, Krzysztof, wchodzisz i zaraz użyjesz Petal Densa. Spoko, że ja użyję specjalnego ataku. Ty fizyczną bronę sobie ulepszasz. Odganiasz przestał działać. Max odganiasz, dobra. A tu? Tu jakaś taka kiszka. Nie, no też nie. Kurde, no też nie. Tu jest jeszcze jakaś taka jaskinia, się wydaje do środka. O, jest dno morza, to będzie gdzieś tu. Tak, oczywiście, że tu. O, matko, patrzcie, co tu się wydarzyło. Kaja i Groudon walczą ze sobą. I cutscenka do tego. Pierwsza cutscenka Pokemona. Jak się łupią. Ten sobie wytworzył kawałek ziemi. Ten ma podwodność, świat pod wodą. Jeśli spojrzeć tylko na walkę typów, oczywiście wygrałby Kyogre, nie? Patrzcie, nawet nie mogę zagadać do tych bydlaków. Tu nie mogę między nimi przepłynąć. Ludzie patrzą, co tu się wydarzyło. Wow, dzieciak nie wie, co się dzieje. Przerażony cały. Dlaczego Pokémony walczą ze sobą? Panie dzieju, a ci se siedzą w Poké Centrum, mają wywalone na to, co się dzieje na dworze. Nie mokną. No tu jest dwóch tych durniów. Tu jest Steven. Aha, nie zdążyłem do nich zagadać.
Dobra, ale to się jeszcze cofniemy, 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 cofniemy. Ale nie, to ja chcę wyjść. To ja chcę wyjść. Wiedziałem, że ze Steve'em wejście w interakcję już polega na tym, że od razu coś zaczyna się dziać. Tu jest Pokemart. Ja chcę jeszcze z ludźmi pogadać. I tam będzie jak już, to w kolejnym odcinku wszystko. Ta się schowała za drzewem. Miasto Setopolis zostanie zniszczone. No i co, durnie? Nic nie reaguje. Dobra, moi drodzy, jako że jesteśmy tutaj już w tym miejscu, mamy kolejny odcineczek zrobiony. Dziękuję was bardzo za ten odcinek. Wam, nie was. Napiszcie, jakiego typu chcielibyście liderem być. Zostawcie łapkę w górę, bo to się przyda tak naprawdę. A ode mnie to tyle. Jeśli chcecie, wesprzyjcie to złotówką w donate'ach. Też bardzo się przyda. Zbieram na nowy mikrofon. Teraz czekam na nowy monitor. Teraz czekam na mikrofon. Ode mnie to tyle. Cześć!